Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej wspólnie z Akademią Toyoty i Lexusa w Warszawie zorganizowały jednodniowe otwarte seminarium na temat nowoczesnych systemów napędowych samochodów osobowych. Mamy gości zewnętrznych, przedstawicieli Akademii Toyoty. Cykl wykładów dotyczących generalnie przyszłości motoryzacji rozumianej w ten sposób przez firmę Toyota, przyszłość napędów motoryzacyjnych, również tym napędów niekonwencjonalnych. Zaproponowaliśmy zarówno wykłady dla naszych pracowników, dla uczniów szkół technicznych wokół Bielska i w samym Bielsku Białej, ale również dla pracowników przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych działających w zakresie motoryzacji w Bielsku Białej. Dowiemy się od lidera światowego, w którym kierunku pójdą napędy współczesnych samochodów. Znane już dość szeroko napędy hybrydowe, ale na przykład silniki z ogniwami paliwowymi zasilane wodorem ciągle są w stadium eksperymentów. Dzisiaj myślę, że dowiemy się, za ile lat możemy liczyć na to, żeby użytkownik, kierowca mógł przejechać się takim właśnie samochody. Seminarium odbyło się 1 marca na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W tym samym dniu przy wejściu do budynku L wystawione zostały samochody z systemami napędowymi marki Toyota i Lexus. W naszej katedrze silników spalinowych pojazdów już dzisiaj my w programach nauczania mamy zawarte te treści. Uczymy o napędach hybrydowych, uczymy o alternatywnych napędach i zasilaniu alternatywnym silników spalinowych po to, żeby nasi studenci wychodząc z murów naszej uczelni mieli aktualną wiedzę, mieli wiedzę, która koresponduje z tym, co już jest w salonach samochodowych, a jeszcze bardziej, żeby mieli wiedzę co do tego, co nas czeka w najbliższych latach. Podczas seminarium specjaliści z Akademii Toyoty i Lexusa przedstawili referaty Toyota Way, filozofia firmy, innowacyjność Toyoty oraz napęd wodorowy. Nie przyjechałeś mi tutaj, żeby mówić o sprzedaży samochodów, tylko na jakiej zasadzie działają te samochody, chcielibyśmy powiedzieć, jak są zbudowane i dlaczego one właśnie są innowacyjnością na rynku. No i chcielibyśmy dzisiaj też powiedzieć o samochodzie napędzanym wodorem, samochodem czysto elektrycznym, który na bieżąco wytwarza prąd na pokładzie na podstawie ogniw paliwowych. No, tego samochodu dzisiaj nie jesteśmy w stanie zaprezentować u Państwa na uczelni, ale chcielibyśmy powiedzieć jak najwięcej na temat wodoru, jak najwięcej na temat napędu wodorem samochodów elektrycznych. Firma Toyota jest pionierem i światowym liderem w produkcji samochodów hybrydowych. Ponadto wprowadza na rynek pierwsze samochody w technologii wodorowej, co zdaniem wielu specjalistów jest początkiem nowej ery w systemach energetycznych, nie tylko pojazdów. Ogromnym osiągnięciem firmy Toyota jest kompaktowe rozwiązanie ogniw paliwowych, dzięki czemu ważą one około 50 kg i są wielokrotnie lżejsze od akumulatorów elektrycznych, pojazdów elektrycznych. Warto również dodać, że jedynym produktem napędu samochodów jest woda. Nie ma natomiast żadnych substancji toksycznych. Seminarium było dobrą okazją do wymiany poglądów na temat nowoczesnych napędów pojazdów w wielu aspektach, również ekologicznym. W seminarium udział wzięli nauczyciele akademiccy oraz studenci, którym bliska jest tematyka motoryzacyjna oraz współczesne i przyszłościowe systemy energetyczne.